Dzień dobry moi mili, dzisiaj jedziemy sobie w ciekawe miejsce, a ja chcę wam pokazać taki stalowy krążek, nie większy niż kierownica samochodu. Ma napis, a raczej datę 1938. Jest mocno powiązany ze stalową wolą. Zaraz wam wszystko pokażę. Musimy sobie gdzieś tutaj zaparkować i wchodzimy. Jak chcę, niektórzy mogli się zorientować, podjechałem pod Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. To właśnie tu znajduje się to kółeczko małe. No i właśnie dotarliśmy do muzeum. Jesteśmy w takim fajnym pokoiku, jak widzicie. I już idziemy zobaczyć ten stalowy krążek. Tak się prezentuje. Jest tutaj w takim miejscu wyznaczonym. I tak naprawdę jest to wystawa jednego eksponatu. Przynajmniej tak muzeum sobie wymyśliło. I co miesiąc będzie prezentować troszeczkę inną rzecz ze swoich zbiorów. A tutaj obok macie film pana Senderowskiego, który troszeczkę wam opowie, skąd się wziął, gdzie był przymocowany i tak dalej. A tutaj macie takie fajne siedzisko, możecie sobie usiąść na takiej wersaleczce. O, i oglądać sobie filmik, który wam zaraz tutaj wkleję, to sobie zobaczycie. A ja zapraszam was na kolejne miesiące, bo za miesiąc też będzie coś ciekawego. Jest kwiecień 1938 roku. Rozpoczyna się budowa inwestycji bardzo ważnej dla zakładów południowych i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Tą inwestycją jest elektrownia Stalowa Wola. Prace postępowały bardzo szybko. Budowa elektrowni trwała troszeczkę ponad jeden rok. Już 1 maja 1939 roku popłynął pierwszy prąd do zakładów południowych. Nowo wybudowana elektrownia miała moc znamionową 40 MW. To były dwie turbiny francuskiej firmy Alstom z Belfort o mocy 20 MW każda. Do tego były cztery kotły rusztowe OR-45 o wydajności 45 ton pary na godzinę. Nowo wybudowana elektrownia podlegała pod Okręgowe Zakłady Energetyczne Tarnów z siedzibą w Tarnowie. Stąd nazwa OZE, która utrzymała się do czasów dzisiejszych. Nadzór nad budową elektrowni sprawował inżynier Władysław Zawadzki. Marzec 1937 roku. W widłach Wisły i Sanu, na gruntach dawnej królewskiej wsi Pławo, rozpoczyna się budowa zakładów południowych i osiedla, które wkrótce zyska wiele mówiącą nazwę Stalowa Wola. Kilka miesięcy później przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu rozpoczyna działalność Komisja Rzeczoznawców pod przewodnictwem profesora Adolfa Morawskiego, która podejmuje decyzję o budowie w sąsiedztwie stalowowolskich zakładów nowej siłowni. We wrześniu i grudniu 1937 roku ofertę na budowę elektrowni składa francuska firma Alstom z Belfort, a już w marcu roku następnego podpisana zostaje umowa na realizację tej nowej, copowskiej inwestycji. Roboty budowlane przebiegały w imponującym tempie. Już w maju 1939 roku uruchomiono pierwszą turbinę o mocy 20 MW i dwa kotły parowe. Druga turbina rozpoczęła działalność 3 miesiące później. Budowa elektrowni była niezaprzeczalnym sukcesem. Nowa siłownia wkrótce po oddaniu do użytku znalazła się na czwartym miejscu w Polsce co do wielkości zainstalowanej mocy, ustępując miejsca jedynie zakładom elektro w Łaziskach, śląskim zakładom energetycznym i elektrowni miejskiej w Warszawie. Jestem byłym pracownikiem elektrowni Stalowola. Chcielibyśmy przedstawić Państwu pewien element wystroju jednej z turbin 20-megawatowych. Jest to stalowy krążek z umieszczoną na nim datą 1938. Niemy świadek tamtej epoki.
Ta tablica znamionowa została przekazana w formie darowizny przez byłego pracownika elektrowni Stalowa Wola.